Temperatura przekraczająca 30 stopni i burze to nic dobrego. Są już tego pierwsze poważne skutki. Będziemy o tym mówić w aktualnościach. Anna Tomczyk, witam Państwa. Oto informacje z Podkarpacia. Przyszła burza, przyszły problemy. Rodzina z Poddubiecka potrzebuje pomocy. Wszystko poszło z dymem. Ja tu są cały dach tamtego roku był skończony. Błażowa potrzebowała mostu i będzie miała innowacyjną przeprawę z kompozytów. To się wszystko tak już tukło i nie wiadomo, jakby to długo wytrzymało jeszcze. Rzeszowskie NFZ rozpoczął remont, buduje nową przestrzeń dla klientów. Te kwoty nie naruszą w żaden sposób budżetu naszego oddziału. Upał, skwar, chłodzący wypoczynek nad wodą i jego ofiary. W Tanwi w Ulanowie wyłowiono ciało 27-letniego mężczyzny. Jak ustaliła policja, kąpał się w niestrzeżonym miejscu razem ze znajomymi. Prawdopodobnie wcześniej mężczyźni pili alkohol. To już siódme utonięcie podczas tych wakacji. Najbardziej tragiczny był miniony weekend. Wtedy utopiło się aż 5 osób. W całej Polsce trwa usuwanie skutków nocnych nawałnic. Również mieszkańcy Podkarpacia z niepokojem śledzą prognozy pogody. Rano i po południu straż interweniowała kilkadziesiąt razy. Głównie usuwała powalone drzewa. Ale są też tacy, którzy jak państwo Frańczykowie z Poddubiecka już przekonali się, jak tragicznie mogą zakończyć się letnie burze. Wczoraj w nocy od pioruna zapalił się dach ich domu. Poszkodowanych czeka kosztowny remont. Dom nie był ubezpieczony, a rodzina pracuje tylko dorywczo. Rodzina Frańczaków jeszcze nie dowierza w to, co się stało, tym bardziej, że ich dom leży w kotlinie, a dookoła są dużo wyższe drzewa i słupy energetyczne. Dlaczego piorun uderzył właśnie w ich dach? To jedno z wielu pytań, na które próbują sobie teraz odpowiedzieć. Ale jednej rzeczy są pewni. Zrobią wszystko, aby dom odbudować. Wszystko poszło z dymem. Jednym słowem, cały dach tamtego roku był skończony, był nowy położony. Poddał tutaj wszystkie pomieszczenia na dole, to wszystko było wyremontowane. Tu były dwa pokoje. Dla dzieci prawie przygotowane zostało, tylko pomalować i meble wnieść. Wszystko poszło. Po prostu szok to, co się stało i człowiek nigdy w takiej sytuacji nie był. Także trzeba podkasować ręce i robić. W miarę możliwości z ludźmi prosić. Ci, którzy chcą pomóc, już są. Rodzina, znajomi i samorząd Dubiecka. Na razie sprzątają. Potem zabezpieczą zniszczony przez ogień drewniany strop budynku specjalnymi plandekami, które będą ochroną przed deszczem. Rąk do pracy nie brakuje. Trzeba pomóc trochę, bo to nie ma zmiłuj się. Taka klęska, bo ja wiem, bo ja kilka lat wstecz mi się spaliła stodoła, to wiem, co to znaczy. Choćbym nawet miał wziąć urlop, tak samo bym przyszedł. No także, no robimy, co możemy, to robimy. Niestety nic już nie będzie nie tylko z dachu, ale też całego poddasza. Wszystko trzeba rozebrać. Strop, kominy i cała więź padachowa, wszystko musi być nowe. Remont czekają też prawdopodobnie pomieszczenia na parterze, zalane wodą podczas akcji strażaków. A to kolejne koszty. Rodzina nie wie, jak sobie z tym poradzi, bo wszyscy utrzymują się z dorywczej pracy, a każdy grosz inwestowali właśnie w dom. Planujemy zimą, co zrobić. Latem to wszystko wykonujemy. Staramy się zebrać jakiekolwiek materiały i co roku tutaj doklejamy. Naprawdę brat się stara jak może. Na ubezpieczenie niestety zabrakło. Polisę chcieli wykupić we wrześniu po ostatecznym wykończeniu poddasza. Niestety znowu trzeba zacząć od początku. Bez pomocy się nie uda. Każdy grosz jest potrzebny. Także, no nie wiem, jak mu to będzie, ale lekko mu nie będzie na pewno. Gmina już zadeklarowała swoją pomoc. Kupi blachę na dach i drewno na więźbę. W przyszłym tygodniu straż pożarna w parafii Dubiecko będzie organizować taką zbiórkę. Prosimy też wszystkich darczyńców o przekazywanie darów. Jest otwarte konto specjalne przygotowane dla tych pogorzelców. No i oczywiście każda pomoc się liczy. Także materiały budowlane od betonu i drutu zbrojeniowego na nowy strop, przez cegły na nowe kominy i poddasze, po cement, farby i panele, które potrzebne będą przy remoncie parteru budynku.
są kolejne osoby poszkodowane przez biuro podróży Jan Tartur. Dziś z Mielca ponad 40-osobowa grupa turystów miała wyjechać do Turcji. Zamiast tam trafili z doniesieniem do prokuratury. Siedmiodniowy pobyt wraz z lotem z Jasionki miał kosztować 2,5 tysiąca złotych. Podróżni wpłacili w sumie ponad 100 tysięcy na konto biura. Jak już informowaliśmy, właściciel biura od ponad tygodnia jest poszukiwany przez policję, a wyjazd z Mielca jest kolejnym, który okazał się fikcją. W Błażowej ruszyła budowa pierwszego w Polsce mostu z kompozytów, czyli mieszanych żywicy, włókien węglowych i szklanych. To budowlany eksperyment, który może okazać się przełomem w budowie mostów. Nowatorski projekt za 10 milionów złotych współfinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ważną rolę w tej inwestycji na światową skalę odgrywa Politechnika Rzeszowska. Most z kompozytów powstanie tu w ciągu drogi powiatowej. Właśnie zakończyły się prace rozbiórkowe przy starej przeprawie. Nowa jest niezwykle ważna dla mieszkańców. To się wszystko tak sztukło i nie wiadomo, jakby to długo wytrzymało jeszcze. Mieszkańcy komentują, że w Błażowej powstaje most przyszłości. Na taki eksperyment na swoim terenie zgodziły się władze powiatu, które dopłacą do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Gmina od dawna zabiegała o rozwiązanie komunikacyjnych problemów w tym miejscu. Praktycznie pół gminy tędy przejeżdża. Mieliśmy tutaj stary most o konstrukcji metalowej z nawierzchnią drewnianą, która się szybko zużywała. Były trudności z przejazdem. Projekt realizują Politechniki Rzeszowska i Warszawska, firmy Promos Consulting i Mostostal. Tak wygląda wizualizacja nowego mostu. Będzie wykonany z kompozytów, czyli mieszanek żywicy, włókien szklanych i węglowych. Materiałów wykorzystywanych dotychczas w samolotach, samochodach, statkach być może okaże się przełomem także w budowie mostów. Jest trwalszy, lżejszy, a jednocześnie tańszy w utrzymaniu. Badania prowadzone tu w laboratorium Politechniki potwierdziły jego wyjątkowe właściwości. Politechnika zrobiła badania w skali 1:1, czyli badaliśmy 22-metrową belkę, taką jakich 4 będzie na tym moście. Cały most jest zaprojektowany na samochody, powiedzmy to 40-tonowe. Ta belka, pojedyncza belka wytrzymała obciążenie 150 ton. W dolnej części każdej z belek znajduje się kompozyt, w górnej beton, też niekonwencjonalny, bo lekki, zbrojony prętami, również z kompozytu. Dlaczego projekt jest tak ważny? Bo użycie takich niekonwencjonalnych materiałów to szansa na to, że takiego mostu w przyszłości na przykład nie trzeba będzie malować ani naprawiać, bo będzie odporny na korozję. Jego użytkowanie w praktyce będzie więc bezkosztowe. W ramach projektu Politechnika jeszcze przez 2 lata po oddaniu mostu do użytku, a to planowane jest na jesień, będzie prowadzić badania, jak sprawdza się on w użytkowaniu. Siedziba rzeszowskiego NFZ języczkiem uwagi pacjentów. W budynku trwa kosztowny remont za 1 000 000 zł. Ma tam powstać nowoczesna sala obsługi klientów i poczekalnia z elektronicznym systemem kolejkowym. Urzędnicy przekonują, że to wszystko w trosce o pacjenta. Ale wydatki na biurowiec służby zdrowia i tak pełne są kontrowersji. Ten plan już za kilka miesięcy straci aktualność, a właściwie już stracił, bo każdy, kto dziś, nie zważając na ostrzeżenia, kierował się tam, gdzie zwykle załatwiał urzędowe sprawy, zastawał taki widok. I tak ma być do końca listopada. Remont to gruntowna przebudowa jednego skrzydła budynku. Ma tu powstać poczekalnia i sala obsługi petentów z elektronicznym systemem kolejkowym. Jedna wielka sala operacyjna przedzielona ściankami działowymi, z ekranami, które będą wskazywać petentom, gdzie, do jakiego okienka mają się udać. Prace budowlane mają kosztować ponad 900 tysięcy złotych. Do tego koszt mebli i wyposażenia, czyli w sumie ponad 1 000 000. Opinie co do tego, czy remont jest wart wydania takiej kwoty, są podzielone. Jest to interesujące, ciekawe, kolorowe. Ale szokująca jest dla mnie kwota, która ma być wydatkowana na to, bo za 1 000 000 zł to można wybudować cały budynek, a nie tylko zrobić remont w środku. Myślę, że jak na te zdjęcia co tu widzę, to jest taka kwota chyba odpowiednia jak na te. Ja bym nie chciała stać w kolejce, więc myślę, że warto, bo tutaj są takie kolejki, jak widać, że trzeba spędzić z godzinę czasu. Dekorujemy biura, dekorujemy, prawda, za nasze pieniążki stanowiska, a dla nas nie ma. Urzędnicy przekonują, że remont jest potrzebny, żeby rozładować kolejki, usprawnić obsługę i zapewnić poczekalnię z prawdziwego zdarzenia. A niemały wydatek nie wpłynie na funkcjonowanie funduszu. Te kwoty nie naruszą w żaden sposób
budżetu naszego oddziału. Środki pochodzą ze specjalnego konta inwestycyjnego centrali NFZ. Przebudowa budynku oznacza dłuższe kolejki i tłok na korytarzach, ale urzędnicy pracują normalnie i zapewniają, że mimo utrudnień nikt nie odejdzie z kwitkiem. W Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczęła się letnia szkoła języka i kultury polskiej. Tym razem 40 osób chce się uczyć naszej ojczystej mowy, m.in. z Bułgarii, Rosji, Serbii, a nawet Indii i Azerbejdżanu. Przez 3 tygodnie słuchacze będą poznawać gramatykę i nowe słowa, ale też poznawać polską literaturę i historię. A na koniec kursu powiedzą bez najmniejszych problemów. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Farid jest studentem stosunków międzynarodowych w Baku. Od 2 lat intensywnie uczy się także języka polskiego. Mówi, że jest zafascynowany naszym krajem. Na zajęcia przychodzi nawet w koszulce z polskim godłem. Mam nadzieję, że za rok wszystko będzie ok. Ja będę rozmawiał po polsku, będę mówił po polsku jak Polacy. Marzy o tym także Herman z Mołdawii. Naukę polskiego zaczął 5 miesięcy temu. Idzie mu coraz lepiej, bo dla niego to sprawa honorowa. Moja prababcia, mój dziadek byli Polakami i mówili po polsku i ja też chcę znać ten język, bo to moje korzenie. Większość uczestników letniej szkoły nie ma polskich korzeni, ale uczą się naszego języka, bo w przyszłości chcą studiować w Polsce albo język jest im potrzebny w pracy. Pracuję z Polakami, sprzedaję na rynku polskim i dlatego mnie bardzo potrzebnie, żeby rozmawiałam poprawnie po polsku. W zajęciach bierze udział ponad 40 osób, nawet z tak odległych państw jak Indie czy Kazachstan. Marzyłam zawsze i chciałam pojechać. I udało się. Tak, i udało się mnie, tak. Dzięki moim nauczycielom w Kazachstanie. Zajęcia odbywają się w 3 grupach, w zależności od stopnia znajomości polskiego. Poza obowiązkową gramatyką, uczestnicy poznają nowe słowa, czytają, piszą, ale przede wszystkim dużo rozmawiają. To jest właśnie komunikacja, konwersacja, to są redakcje tekstów, ale też zapoznanie z najważniejszymi dziełami z zakresu literatury, kultury. Podczas zajęć, ale też podczas takich wyjść, wycieczek, wyjazdów planujemy pokazać troszeczkę miasta, regionu. Jak przystało na letnią szkołę, jest mniej więcej luzu niż podczas akademickich wykładów, a prowadzący zajęcia starają się, by mogły zaciekawić studentów z tak wielu państw. Stąd na przykład lekcje muzyczne, w czasie których uczestnicy będą mogli nauczyć się najbardziej znanych polskich pieśni i piosenek. To byli obcokrajowcy w Rzeszowie, a czego uczą się mieszkańcy Rzeszowa? 120 osób, młodzieży i dorosłych, bierze udział w Pomoście International. W stolicy Podkarpacia trwa właśnie 25. kurs języka angielskiego i kultury amerykańskiej. Nauczycielami są wolontariusze z partnerskiego miasta Buffalo w stanie Nowy Jork. Za swoją pracę nie biorą wynagrodzenia. Przylatują do Polski również na własny koszt. Pomysłem zachwycony jest nie tylko Rzeszów. Prezydent Buffalo ustanowił nawet Dzień Pomostu International. Choć Buffalo w stanie Nowy Jork i Rzeszów dzieli około 7 tysięcy kilometrów, jest coś, co łączy te dwa miasta. To wspaniali ludzie, wzajemna pomoc i głębokie przyjaźnie. Do tego stopnia, że nauczyciele wolontariusze, którzy w lipcu przyjeżdżają do Rzeszowa, wakacje z Polakami nie zamieniliby na żadne inne. Tak, to mój drugi dom. Kiedy przyjeżdżam do Rzeszowa, czuję się jak u siebie w domu. Bardzo podoba mi się to miejsce, a jest to przecież siostrzane miasto naszego Buffalo. Przyjeżdżają perfekcyjnie przygotowani, ze specjalnym podręcznikiem, który sami opracowują, nie stawiają ocen, nie używają dzwonka na lekcje. Uczą przez rozmowy, zabawę, gry i występy. Z uczniami budują przyjazne relacje, często trwające latami. To już mój 12 raz na kursie Pomost, ale moja 14 podróż do Rzeszowa. Mam tu wielu przyjaciół i bardzo lubię wracać tutaj, by spotkać się z moimi uczniami oraz odwiedzić najfajniejszych ludzi. Oczywiście, to mój 12 raz, więc muszę to lubić. Tak, 12 raz. Mam tu niedaleko rodzinę, więc czasem odwiedzamy krewnych. W małej wiosce Kosowa. Co roku z tej niekonwencjonalnej szkoły korzysta 120 uczniów z Rzeszowa, Podkarpacia, czasem z głębi Polski i zagranicy. Co roku przyjeżdża do nich 12 nauczycieli, wolontariuszy i tak już 25 lat.
Są niesłychane środki elektroniczne, żeby się uczyć języków obcych, ale my w dalszym ciągu mamy pierwszeństwo, mamy patent na coś unikalnego. My zjawiamy się tutaj, jak ktoś, taką grupą z Marsa, 12 Marsjan, 12 Amerykanów i właściwie to jest taka mała wysepka amerykańska w tej chwili przez 2 tygodnie. W 1991 roku, gdy zjawili się tu po raz pierwszy, ich uczniami byli dorośli, przeważnie osobistości z Rzeszowa, wśród nich ówczesny prezydent Mieczysław Janowski. Patrząc na stare zdjęcia, które mam w swoim archiwum domowym, mogę zauważyć, że posrebrzyły mi się włosy, a te 25 lat to właśnie srebrny jubileusz. O organizację takiego kursu w Polsce walczyło ponad 100 miast. Wolontariusze z Buffalo wybrali Rzeszów. Zdecydowała o tym partnerska współpraca, ale też sentyment do regionu, z którego wywodzi się mnóstwo Polonii amerykańskiej. Prezydent Buffalo na pamiątkę jubileuszu ćwierćwiecza kursu ustanowił 6 lipca Dniem Pomostu International, a władze Rzeszowa uczciły jubileusz uroczystą galą i bukietami kwiatów dla przyjaciół zza oceanu. Organizatorzy pomostu pamiętają o wszystkich uczestnikach 25 kursów i zapraszają na uroczyste zakończenie jubileuszowej jego edycji. Uroczystość odbędzie się 18 lipca w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie o godzinie 11. Już wiosną pierwsi zwiedzający odwiedzą Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Jego budowa trwa i wyłaniana jest firma, która przygotuje ekspozycje muzealne. Inwestycja ma kosztować ponad 8 milionów złotych. Ale najważniejsze jest to, że przypomni o ponad 1600 mieszkańcach Podkarpacia, którzy ryzykując własnym życiem pomagali innym. Historie wszystkich ich są wzruszające. Budynek muzeum znajdujący się poniżej tego wzgórza wpisuje się architektonicznie w otoczenie. Choć jest nowoczesny, przypomina wiejskie chaty, takie jak dawny dom rodziny Ulmów z Markowej, która za ratowanie Żydów zapłaciła najwyższą cenę. Obiekt zaprojektowała ta sama pracownia, która projektowała Muzeum Powstania Warszawskiego. Lada dzień wkroczy tu firma, która przygotuje ekspozycję, przypominającą nie tylko o bohaterach z Markowej. Będą też inne historie Polaków ratujących Żydów z Podkarpacia. Ale będą też pokazane w jakim kontekście, w jakim ta działalność się odbywała. Będzie przedstawiona relacje polsko-żydowskie przedwojenne, jak to się układało także w czasie wojny. W przekazaniu historii bohaterów z Markowej pomogą multimedialne prezentacje, ale i zdjęcia wykonane przez Józefa Ulmę, który ze swoją żoną ukrywał żydowskich sąsiadów z rodzin Szalów i Goldmanów. W głównej sali odtworzone będzie wnętrze ich domu, a przy wejściu do budynku już gotowa jest ściana pamięci. To są nazwiska ułożone alfabetycznie Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej na terenie Podkarpacia. Te przerwy umożliwiają dopisywanie, dokładanie różnych nazw, jeśli się potwierdzi, jeśli IPN w Rzeszowie nam zaproponuje jakieś nazwiska, to będziemy wówczas je dokładać. To skala tej pomocy na Podkarpaciu. Ponad 1000 nazwisk, ponad 200 osób za pomoc udzielaną Żydom zostało zamordowanych. Podświetlane szklane tablice z ich nazwiskami znajdą się w płytach chodnika prowadzącego do muzeum. Samorząd województwa, który prowadzi inwestycje, ocenia, że placówka pomoże we właściwy sposób mówić o polskiej historii. Uroczystość jej otwarcia ma mieć zasięg ogólnopolski. Planujemy zaprosić i tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej i to nie tylko z kraju, ale szerzej i z innych krajów. Myślę, że do wielu z nich dotrzemy. Też tych, którzy zostali uratowani, czy ich rodziny. Jedno z wyjść z muzeum będzie prowadzić do Sadu Pamięci. Mieszkańcy Markowej jesienią zasadzą tu jabłonie. Będzie tu przeniesiony także ten pomnik, ufundowany przez lokalną społeczność jeszcze w 2004 roku. Ten Sad Pamięci będzie poświęcony głównie tym mieszkańcom Markowej, którzy ratowali Żydów. Bo to nie tylko Ulmowie, których historia okazała się najbardziej tragiczna. W marcu 1944 roku Niemcy rozstrzelali Józefa i Wiktorię Ulmów, 6 ich dzieci, z których najmłodsze miało 1,5 roku, oraz 8 ukrywanych przez nich Żydów, w tym 2 kobiety i dziecko. Na koniec wiadomość dla kibiców siatkówki. Amerykanin Thomas Jeszcze został nowym zawodnikiem Asseco Ressovi. 22-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych gra na pozycji przyjmującego. A u nas za chwilę prognoza pogody, a w niej atrakcje Przemyśla jak na dłoni. Zaprasza tam Adam Bienias. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.